Tak, no szybko, nagle, nie wiemy kiedy to się stało. Jesteśmy szczęśliwi, że tak dużo dzieci potrzebuje naszej opieki, naszego wsparcia. Nie spodziewaliśmy się, że będzie taki duży odzew w Legnicy, ale to pokazuje, że takie placówki są bardzo potrzebne. Na rehabilitację, na terapię logopedyczną, bo mamy u siebie logopedę, na terapię u psychologa, bo dzieci również są objęte terapią psychologa u nas, więc to wszystko w takim mocnym współgraniu z terapeutami z rehabilitacji odzwierciedla, jak bardzo jesteśmy potrzebni. To każde dziecko, które wymaga wsparcia w rozwoju, jest u nas mile widziane i również dzieci wszystkie z wadami genetycznymi, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci, które są obciążone. Wybrałam ten kierunek, ponieważ sama będąc pacjentką zobaczyłam, jak bardzo fascynująca jest praca z ludzkim ciałem i jak duże efekty to przynosi. W przyszłości zamierzam pracować bardziej z mamami niż z dziećmi. Zawsze się broniłam przed pracą z dziećmi, ale teraz gdzieś tam mam możliwość zobaczyć, jak to wygląda w praktyce i jak duży ma to wpływ na całe życie człowieka, to jak zachowuje się będąc małym człowieczkiem. I no, fascynujące jest to oglądanie, jak takie dziecko się rozwija, co można zrobić, żeby poprawić jego funkcjonowanie i jego całą postawę. Na uczelni mamy bardzo dużo wykładów i bardzo dużo teorii, jednak zobaczenie tego w praktyce, jak wygląda praca z małymi dziećmi, to jest zupełnie co innego, zupełnie inne doświadczenie. Utwierdziło Cię to w przekonaniu, że tak, chcę być fizjoterapeutką? Możliwość zobaczenia na żywo takiej pracy utwierdziło mnie w przekonaniu, że chcę być fizjoterapeutą, chcę rozwijać się w tym kierunku. Dla mnie ta praca jest spełnieniem takim zawodowym. Bardzo, bardzo się cieszę, że mam możliwość tutaj pracować poprzez to, że też spotkałam się z panią Katarzyną Kardasz, kierownikiem tutaj naszej placówki na uczelni. Była moim wykładowcą i tak nasze drogi się zeszły, że spotkałyśmy się tutaj już jako już w sumie taki mój pracodawca. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że mam taką możliwość tutaj pracy. To jest taki rozwój bardzo duży. Tutaj nie dość, że my jesteśmy jako fizjoterapeutki, jest jeszcze pani logopeda, jest jeszcze psycholog, to tak naprawdę w cały proces terapeutyczny angażuje się cała rodzina i musi tak naprawdę, żeby to dziecko prawidłowo funkcjonowało w późniejszym życiu. Dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za możliwość tego, że udało nam się taką placówkę otworzyć. Wiele dobrych, miłych słów pada z racji tej pierwszej rocznicy od strony rodziców, od strony też i tych większych dzieci, ale też jak patrzymy na tych, którzy się tutaj przewijają, którzy też pracują, którzy się tutaj uczą, jest to wspólne wielkie dzieło, którym rzeczywiście warto się pochwalić. Możemy powiedzieć tak, że od samego początku tych wizyt, które tu były, to jest prawie 5 tysięcy. Jeżeli chodzi o specjalizacje, które mamy, to na pewno największą część z tych dzieci, które tutaj przychodzą po 2-3 razy w tygodniu, to jest, że tak powiem, około 3,5 tysiąca tych wszystkich wizyt, które się odbyły. Sporo wizyt, bo przyszło 500, to logopeda. Jeżeli chodzi o psychologa, no to mamy 100 z hakiem, tam 120 czy 130 wizyt. I to są te główne nurty, które prowadzimy działalności naszej i rzeczywiście to zapotrzebowanie jest bardzo, bardzo duże. Jeżeli chodzi o czas oczekiwania, to on się już teraz wydłużył, bo wiadomo, że jak dzieci wchodzą w terapię, to ona trwa, aż będą osiągnięte efekty. I z tego, co się dowiedziałem, to już w tej chwili jest 5 miesięcy. Trzeba oczywiście przyjść, przynieść skierowanie do rehabilitacji dziennej, dziecięcej i wtedy wchodzimy w kolejkę i jak tylko jest taka możliwość, to przyjmujemy dzieci razem z rodzicami. Myślę, że każdego, kto spotyka się z rodzicami, którzy mają dzieci niepełnosprawne i zapytamy, usłyszymy jedno, jest taka potrzeba i my to wiemy, dlatego w tym kierunku idziemy. Jeżeli chodzi o Jelenią Górę, tam mamy też placówkę, tam jest akuratnie fizjoterapia ambulatoryjna, która jest otwarta i na dorosłych i na dzieci. Jest to trochę inny wymiar niż tej placówki tutaj, ale też sporo dzieci przewija się przez Jelenią Górę, gdzie diagnozujemy te dzieci, gdzie też są specjalnie do tego przygotowane osoby, rehabilitują te dzieci, które mają różne wady.